Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję wideorejestrator podwójny, czyli mam tutaj wbudowane dwie kamery. Jedna nagrywa, co się dzieje przed samochodem, druga, co się dzieje w środku samochodu, czyli taki wideorejestrator dla przewozu osób. Oczywiście mamy też wbudowany mikrofon, czyli będziemy też mogli nagrać dźwięk, co się dzieje w środku naszego samochodu. Też jest wbudowany głośnik, żeby można było otworzyć nagranie przy, powiedzmy, naszym kliencie, jeśli się źle zachowywał lub coś my byśmy chcieli pokazać akurat policji, to możemy wszystko od razu otworzyć na tym wideorejestratorze. Jeśli chodzi o kąt widzenia tych kamer, to jest 170 stopni. Za kamery odpowiada firma Sony. One nagrywają w Full HD i zobaczymy w późniejszym części filmiku podczas testu, jak te nagrania były wykonane w moim samochodzie, czy wszystko będzie ładnie widać, jeśli chodzi o środek samochodu oraz co się dzieje przed naszym samochodem w ciągu dnia i oczywiście w nocy, bo to wiadomo, do stłuczki może dojść w każdej chwili. Jeśli dojdzie do takiej stłuczki, mam tutaj sensor grawitacyjny, automatycznie nagranie zostaje zapisane, żeby przypadkowo nie zostało usunięte, bo wiadomo, że te wideorejestratory nagrywają w pętli, czy po prostu stare nagrania się usuwają, nowe się pojawiają na ich miejscu, a takie możemy po prostu wiadomo, że podczas jakiejś stłuczki wtedy działa ten sensor, automatycznie zapisuje nam te nagranie lub możemy też zapisać, jeśli coś widzimy przed naszym samochodem, coś się złego dzieje, też możemy przyciskiem uruchomić nagrywanie, żeby się w danej chwili nie usunęło. Dobrze, zobaczymy, jak ten wideorejestrator wygląda z bliska. Następnie pokażemy jego menu oraz zamontujemy go w samochodzie. Zobaczymy, jaki będzie to obraz z kamery podczas jazdy samochodem. Także będzie tutaj zawartość naszego opakowania. Mamy wideorejestrator, przewód zasilający dość długi. Uchwyt, który przyklejamy do przedniej szyby, taśmą dwustronną. Takie małe uchwyciki, żeby przewód schować, jak się nie da go tam wcisnąć w podsufitkę. Jeśli chodzi o sam wideorejestrator, widzicie, że mamy dwie kamery. Możemy je dowolnie ustawić, jeśli chodzi o kąt w pionie czy w poziomie. Tak jak mówiłem, jedną kamerę ustawiamy, żeby nam widziałać, co się dzieje przed samochodem. Druga, możemy zobaczyć, co się dzieje wtedy w środku naszego samochodu. Oczywiście przyciski do schodzenia po menu, ekran, wejście na karty microSD, maksymalnie 128 giga. Z boku mamy wejście na zasilanie, budowany głośnik, reset oraz przycisk do uruchomienia naszego wideorejestratora. Dobrze, nie będę przedłużał, podłączymy ten wideorejestrator teraz do prądu, zobaczymy, jak w ogóle wygląda menu tego wideorejestratora. Następnie go zamontuję w samochodzie i po kilku dniach zobaczymy, jak wyglądają nagrania z tego naszego wideorejestratora podwójnego. Za chwilę pokażę, jak wygląda menu naszego rejestratora, ale najpierw omówimy przyciski, żebyście widzieli, do czego służą. Pierwsza od prawej to jest zmiana kamery, którą chcemy mieć podgląd na wyświetlaczu. Oraz jak jesteśmy w menu, to jest taki zwany przycisk back. Kolejny to jest mikrofon, czyli wiadomo, że możemy włączać i wyłączać mikrofon. Jeśli jesteśmy w menu, to jest pozycja do dołu. Przycisk OK, nie trzeba nam tłumaczyć. Następnie mamy przycisk rec, czyli do nagrywania. Oraz w menu też służy do poruszania się po menu do góry. Jeśli dłużej przytrzymamy przycisk rec, to nam się uruchamia funkcja Wi-Fi, wtedy możemy połączyć się z naszym rejestratorem przy pomocy Wi-Fi, jeśli chodzi o aplikację na telefonie. Za chwilkę też to pokażę, jak to wygląda. Następnie mamy przycisk menu. Tu możemy wejść do menu i po prostu możemy się poruszać, różne funkcje uruchamiać. Tu też mamy Wi-Fi, datę, trzeba się wyłączyć. Taka ważna rzecz, że do menu możemy tylko wejść wtedy, kiedy nie nagrywa, jak tutaj lampeczka na czerwono mryga, wtedy do menu nie wejdziemy. Trzeba wtedy przycisnąć przycisk red, żeby nam się nagrywanie wyłączyło. Dopiero możemy wejść do menu. Jeśli chodzi o ten rejestrator, on ma w sumie aż trzy menu. Za chwilkę wyjdziemy stąd. I żeby przytrzymać, wejść do kolejnego menu, trzeba dłużej przytrzymać, ale już się zaczęło nagrywanie. Dłużej przytrzymać ten przycisk po lewej. W tej chwili weźmiemy funkcję robienia zdjęć.
możemy zrobić po prostu zdjęcie tym wideoresetorem. Jeśli chcemy wejść do nagrań, trzeba przytrzymać jeszcze raz troszeczkę przez 5 sekund. W tej chwili jesteśmy w funkcji już odtwarzania, co mamy nagrane. To, co mi się bardzo podoba, to zaraz Wam pokażę tą funkcję właśnie, jeśli chodzi o Wi-Fi. Tu uruchomił funkcję Wi-Fi, żeby nam się Wi-Fi włączyło. Na telefon ściągamy aplikację, już ją Wam pokazuję. Tu jest aplikacja RodeCam. Łączymy się z Wi-Fi z naszym wideorejestratorem. Tu jest połączone, brak internetu. I po wejściu w aplikację mamy podgląd, co się dzieje na bieżąco. Mamy podgląd, co się dzieje, lub możemy wejść w nagrania. Mamy podgląd do pełnej listy nagrań. I tak samo jak robiliśmy zdjęcie, to też możemy wejść do zdjęć. To jest dobra rzecz, jeśli chcemy w samochodzie na bieżąco zobaczyć, jakie, co się wydarzyło. To podgląd na zdjęcia. Akurat tu widzicie, robiłem takie testowe zdjęcia. Dobrze, biorę się za montowanie tego wideorejestratora w samochodzie. Zobaczymy, jaki po prostu będzie miał jakość obrazu. A przypadkowo włączyłem. Jakość obrazu z tej kamery w dzień i w noc. Zamontowałem kamerę już w samochodzie. Jak widzicie, udało się wszystkie przewody schować pod sufitkę oraz w boczny narożnik. Tu kamera za chwilę do nas pika, że przed nami jest samochód, nie wiem, czy to będzie widać. Ona ma takie komunikaty, wydaje, jak właśnie spotykany jest jakiś przedmiot przed nami. Na przykład jak tu w tej chwili zaparkowałem samochód przed nami, to po prostu co chwilę pyka, że jakaś przeszkoda, żebyśmy uważali. Tak samo jest, jak ktoś zmienia pas ruchu na nasz, też wtedy kamera wydaje takie właśnie dźwięki oraz trójkąt wyskakuje na kamerze, żebyśmy uważali. To jest fajna funkcja, tego nie widziałem, że taka funkcja jest. Oraz jest asystent pasa. On mniej więcej widzi, jak są na ulicy narysowane dwa białe pasy, to on rysuje taką kreskę też na swoim monitorze. Jak ktoś nam tą linię przekracza, to też nam komunikuje, że samochód wchodzi na nasz tor. Jak widzicie, cały czas komunikuje, że coś przed nami stoi, żebyśmy na to uważali. Dobrze, za chwilkę pokażę filmiki z tej kamery, jak wyglądają, jaką mają jakość obrazu. Jak widać, wszystko ładnie się udało pochować, nie widać w ogóle kabli.
Przed chwilą mogliśmy zobaczyć, jak ta kamera nagrywa w dzień, podczas deszczu, w tunelu oraz w nocy. Według mnie obraz jest bardzo dobry. Bez większego problemu możemy rozpoznać numery rejestracyjne samochodów, gdyby nam to było potrzebne w przyszłości przy jakiejś stłuczce czy przy jakimś wymuszeniu niewłaściwego zachowania. Fajna jest ta funkcja Smart, która nas też informuje, gdy nagle ktoś zaczyna hamować. Wtedy mamy też komunikat pikający lub ktoś zmienia tor jazdy, wjeżdża przed nasz samochód, też ta kamera nas informuje. Gdyby nas takie pikanie denerwowało, możemy tą funkcję wyłączyć. Wtedy po prostu mamy sam wideorejestrator po prostu rejestruje wszystko, co się dzieje przed nami oraz w środku samochodu. To też możecie zauważyć, że obraz z kamery wewnętrznej też jest bez większego zarzutu. Wszystko widać, co się dzieje w środku kabiny. Nagrywany też jest dźwięk, czyli wszystko wiemy, co się działo podczas podróży. Jeśli Wam się taka kamera podoba, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, zasubskrybujcie kanał. A, jeszcze jedna ważna sprawa. Przed zamontowaniem kamery w samochodzie warto oczyścić tą przednią szybę, żeby nie było wiadomo jakiegoś tam tłuszczu, żeby nie była brudna, żeby po prostu ta taśma dwustronna trzymała porządnie. To byłoby na tyle. Trzymajcie się.